Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam Siema! was bardzo serdecznie w kolejnym Siema! odcinku. Zagrajmy Ojej, w Wiedźmin 2. nawet nic do mnie nie mówię. Chciałeś o czymś porozmawiać? Mam wszystkie... No, mam moje składniki o, nie już. Twoja lubię kolej, czarodziejko. Mam już wszystkie składniki, których potrzebujesz do uzdrowienia Saski. Zatem do dzieła. Czemu wy mnie nie lubicie? Skojatel, cicho. Odsuńcie się. Uspokój się, Mateusz. Ale przestań sobie jajem robi ze mnie, dobrze? Oglądamy co na to odwala. Ale piękna. Piękna i boska. Ej, cicho. Co to, że się nie będę kupować jeszcze? To, to jest ta, to jest Saskia. To jest dziewczyna, co schowa to. O kurde, ja... Jakoś pier... Co to robi? Nie wiem. What the fuck? Wsadziła jej brzucha. Znaczy wsadziła jej szczekawkę w brzuszek. Jakaś pierwienieta? Nie, ona chce ją uleczyć. Tylko... Nie, bo ona... Coś tam się stało z tą Saskią. Bo ona, nie wiem, czy zabijała smoki, czy co, nie wiem. Saskia. Sosenka. Moja ulubiona gałąź magii. Lesbomancja. Lesbomancja, serio. Matko boska, tak? Tak. O, żyje. Fajnie. Jak się nazywasz? Sasente. Jak cię wołają? Saskia. Pamiętasz, co się stało? Ej, trucizna. Otruli mnie. Ile czasu minęło? Co z bitwą, żołnierze Henselt? Spokojnie, wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. Powiem, że to tobie zawdzięczam życie. I Filipie. Dziękuję, Geralt. Odwdzięczę się, masz moje słowo. Udało wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest miecz Vandergrifta. Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. Skojatel nie dopuszczali do ciebie nikogo poza Filipą. A jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć klątwę. Dlaczego mi pomagasz? Chciałbym powiedzieć, że robię to dla ciebie. Lub dla idei, ale prawda jest inna. Prozaiczna. Pewien elf przepowiedział mi przyszłość. W czasie tej bitwy odzyskam pamięć. Nie wiedziałam, że wierzysz w przepowiednie. Bo nie wierzę, ale nie mam wyjścia, muszę spróbować. Poza tym, jeśli moja amnezja jest skutkiem czarów, to przepowiednia ma sens. Gdy zdejmę klątwę, po pobojowisku przetoczy się fala uderzeniowa. Czysta, niekontrolowana moc, szukająca ujścia. Następnie powstanie silne pole antymagii. Nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć konsekwencji, ale coś się musi zdarzyć. Poza tym nie mam wyboru. Powodzenia, Wiedźminie. Będziemy czekać. Okej, okay, zadanie. Fuck you bitches. Ej. A w ogóle co to znaczy? Nie będę mówił. Spier. Jezu, wyłączyło mi się nagranie, przepraszam was, moi drodzy. No dobra. Boże. Ej, nie wyzywaj mnie już. Znowu. Dobra, przepraszam. No, nie bij mnie. Kurde, bo ci... Nie wiem, co zrobię zaraz. Teraz mogę wziąć pistolet od dziadka? Nie, nie może wziąć pistoletu. Dobra, przestań się wygłupiać. Bo to już jest bez sensu, już się robi, wiesz? Czemu on tak... Dlaczego ona ode mnie? Nie spierdzieliła, tylko... Chciałeś o czymś po... Tak. Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. Do dzieła, Wiedźminie. Będę potrzebował twojej pomocy. Same cię odnajdą. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. A, Geralt, tam jest jeszcze coś. Skanowałam pole bitwy i natknęłam się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Draug. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. No okej. Okay. Pierwsza bitwa. I co mam teraz robić, jak przede wszystkim? Zabić się? No, fajnie powiedziałaś, wiesz? Zabić się, no... Łatwo powiedzieć, ale trudno pójść, trudno... Trudno, no trudno. Trzeba pójść, niestety, tam do tego miejsca. Ej, przestań już. Ojojoj, Emil...
Geralt. No dokończ, Geralt, z... Dokończ. Co? Nie. Nie wiem, Geralt, nie wiem. Z Rivii. Jak chcesz wiedzieć? Geralt z Rivii. Z Rivii! A, nie, z Ri, z Rivii. Aha. Z Rivii. No f... Tylko bez żadnych sztuczek. Z Rivii, nie z Rivii. No. To twoja umysza twoja? Co? To twoja umysza, dobrze? Ej, przestań już. Przestań już się wygłupiać, dobrze? Pierwsze, ja to dla ludzi nagrywam, a nie dla... dla głupoty, po pierwsze. I masz się normalnie zachowywać. Czemu to pisał Bahabaka? Bo tak ma być! Dobra, normalnie się zachowujmy już. Hamaka. Ty... Dobra już, spokój się już, dobrze? Tam. Przestań już! Mówię coś, bo już nie wnerwiasz, po prostu już. No się normalnie zachowywać. Ja muszę, to na... Mówię normalnie, ma się zachowywać. Nie, już. Mam pytanie jedno, nie? Co? O tym nie mówisz. Oglądał pan i samu? Nie, rób se jaj, dobrze! Już nie wnerwiasz. Przestań już się. Przestań już! Dobra, pięknie, idziemy dalej. Tu coś będzie, czy nie? Duchy. Tak, duchy. Dobra, duchy, niech będą już. Duchy. Piruny. Weź z tej gorsze miejsce o to według mnie, wiesz? W ogóle nic nie... Gorsze to jest miejsce w tym. Gdzie? Bez sensu, ale już. What the fuck? Duchy! Kurde. Ciepło, ładna ta jesień. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać, wrażę łby! I to zaraz! Wyrżnąć te kedweńskie kundle! Spokojnie, jeszcze nie pora. Ty... Czasami zapominam, o co się bije. Potężni królowie muszą toczyć wojnę. To niechby się Demawem z Henseltem na ubitej ziemi spotkali i załatwili co trzeba. Mój szwagier pochodzi z Kedra. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Nie, tam cicho bądź. A nie niż u nas. Zamknąć się, kurwy nęcy. Każdy Kedwańczyk to bydle. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę. Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać? Skurwysyńskie nasienie! Manik! Nie? Czekać na sygnał! Nie ma co zwlekać! Milczeć! Kurde, wkurzeni są! Podpalać strzały! Cel pierwszy bał! Na nich! Zdobyć wraży sztandar! O kurde! Kurowska! Kurowska! No dobra. What? No czego mam? Czemu ty jesteś duchem? What the fuck? Dlaczego mam... Dlaczego mam łazić tym padalcem z Piruny? What the fuck, co jest? Ej, ale to jest bez sensu, powiem wam. O kur... No kurde, jak ja mam... No what the fuck? Co jest? Co jest? Ja pier... Ja pierdzielę. No to jest bez sensu. Ej, co jest do jasnej cholery? Ale to i bez sensu, powiem. Kurde. Ja pierdzielę. A to jest bez sensu, powiem. No lol. Kurde. Dziwne to jest to atakowanie, kurde, tego domokrążcy, czy jakoś tak. Przestań już. Kurowski, kurde. Ty jesteś kurowska. Nie, że to sobie dla jaj tylko mówię, że to kurowska, ty musisz zaczadować mnie znowu. Kurde, wczytywuj się, proszę.
Ejajaj, jak ja nie lubię atakować ich. No niestety, co zrobisz? Nic nie zrobisz. No wczytuj się. Chcesz trochę to usanieść? Nie! Nie. Zostaw tego psa już! Kurde. Dobra i... Kur... Serio! Ja pierdzielę, nie no, nie wierzę. No jak się przewinąć to... Jezu! Ile można czekać? Ja pierdzielę! Weź udział w bitwie duchów we mgle? O Boże! Serio? Ho-ho! Wow, kurowska się roz... kurde... się tak rozpierdzieliła? Znaczy się... Znaczy mi chodzi... O, ty skór! Wiem, że dead. Pięknie. Co on taki słaby? Wow, jaki słaby! Teraz jakoś się tak... Powiem, lepiej mi się... Lepiej mi się atakowało teraz, niż wcześniej. Za pierwszym razem, a to co to? What the fuck? What the fuck? Trzeba zawiadomić dowódcę! Wpadliśmy w zasadzkę! Bez posiłków nie damy rady! Ja mam go zawiadomić? Nie! Księżniczka Tessyphilis! Ruszaj, durniu, na co czekasz? Nie dam rady tam dotrzeć! To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Dobra, nie wiem co teraz trzeba będzie zrobić. Wow, biegną nasi! Biegną jacyś! Hedwenczycy, wow! Co to? Haha! O kurde! Nie wiem! What the fuck! Wow! What the fuck! Wow! Powiem, że fajne to jest! O kurde! Wiem! Wiem, że dostałem! O fuck! Powiem, że to dziwne trochę teraz jest o to. Jakbym się kurde zmienił w inny świat jakiś. Nie serio. Przysyła mnie dowódca Murejchronwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Co? Tak jest. Musieli wykopać rok w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Klevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Klevisik, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać. Dobra. Czas wygrać bitwę. Panowie, do chorągwi. Kurde, co to jest? Jakiś boss. Kurde, z drewna czy z czegoś to. What the fuck? O fuck, nie jest smog. Nie jest smog w ogóle. Star Wars. Tak, Star Wars. No i tak. Może i skończyłeś ze mną, ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą. Wow! Na dowę, Sibek! Potępiony! Nie wiem o co chodzi teraz, ale coś ta baba, ta Glewizik, czy jakoś jak co się ona robi.
Nie wiem co, przywołuję duchy, kurde? Nie, żartuję. Wow. Jak możemy ci pomóc, Sabrina? Normalnie ten. Ty! Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem górnego Edir. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz znana tylko na siebie. Jestem gotowa. Ja nie. Nie trafił. O, pięknie. Hej, headshot pewnie. Ale kto wie. I co? Tylko na tyle stać. Zdychacie się pod butem. Znajdzie się na tym polu Ketwenczyk, który rozrusza Seldkirka z Gunety. What the fuck? Pokonaj generała wojsk Kedwen? Oj, o, tu. Nigo, tu. Ha, dostał! Nie wiem, czy widziałaś, ale dostał. Pięknie. Masz ty, Voldemort. Ho, ale dostał. What the fuck? Ajś! Pięknie. O ty! Pięknie. Jeszcze tutaj są, to nie? Tylko nie wiem jak tam zejść. O ty kurde! O pięknie! A ty! Udło! O ty! Pięknie! Pięknie! Dobrze jest! Pięknie, teraz tutaj, co nie? Tylko nie... Wow! What the fuck, co to jest? Kurde, jakieś meteoryty, what the fuck? Jakieś meteoryty, kurde. Ale fajnie, że to... Geralt, tak jakby... w niego duch się przemienia, wiesz? O Jezu! Kolejny, Draugr. O nie, jest jaka mina. O, widzisz? Już się zmienił w bohatera swojego. Zawsze chciałem go spotkać. Odejdź, duchu. Nie przepuszcz. On cię zabije. Seldkirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie na Wiedźmina. Robię to tylko dla moich ludzi. Okej. Ale jesteś brzydki. Kurde. Pięknie. What the fuck? No chodź tu, kurde, ja tu nie będę. Wow. Nie czas, tylko mnie. What the... A ty kurde synek. Przydobi się. O ty kurde. Nie ogień, tylko mi chodzi. O ty. Mi chodzi. O! Wow, dostał już za pierwszym razem? Pięknie. Oszczędź. Nie, nie oszczędzę. O kurde.
Oh fuck. Pan to jest. No to jestem ten duży ten. Zawiodłeś mnie! Wow! Kim jesteś? Stawaj! O kurde, nie gadajcie, że ja będę z nim atakował, bo o ja pierdziel. O Jezu! O fuck, wiem co trzeba zrobić tutaj. Wiem, czekajcie. A wiem, pamiętam to, oglądałem kiedyś. Nie. Nie. Kurde, o jednego gościa pamiętam, trzeba go pokonywać chyba w dupsko. Trzeba chyba go... Chyba trzeba go... Atakować, atakować, bo nie jestem pewny, albo... Z magii. Co? Mi chodzi, żeby od tyłu go... Znaczy... Go atakować. Bez kojarzeń, bez kojarzeń. Od tyłu go... Oj, dobra, Jezu. Nie można sobie pożartować. O czym? Dobra, przestań ją przeklinać. Bo ja słyszę, co ty tam mówisz. O czym ty myślisz, Mateusz? Oj, dobra, ale bez przekleństw. Mateusz, o czymś myśli, nie wiem, o czym masz. Idę spać od razu. No wczytywuj się. Okej, okay, dobra. Więcej was matka nie miała. Trzeba go jakoś po... O, ty skur... Jaki skur... czy syn? Ja nie mogę. Jak ja mam go zabić, ja tego kurka, bo ona nie wiem, do jasnej ciasnej. Ty jest ty właśnie też nawet... Najtrudniejszy boss jest o to, mi się tak wydaje. Tak według mnie. Jego trzeba pokonywać na pewno... Kurde, tego nie wiem czym. Fuck. Jest właśnie najgorsze, powiem. Tutaj, dobra, o to wczytujemy sobie. Mogę przeczytać od razu, ale... Ale przepadło już. Kurde, trzeba kolejnego bossa zabić. Ojajaj. Wiem, że będzie później smok. O ty kurde. O ty kurde. Zamknij się! Zamknąć się! O ty kurde! O ty skurde! I teraz będzie bieg! I teraz tylko... Ty skurw synu! Dobra! Widzimy się w kolejnym odcinku! Cześć!